W życiu każdego człowieka zdarzyć się może sytuacja, kiedy popełnione świadomie lub mniej świadomie błędy mszczą się na tobie i masz wrażenie, że to koniec twojej egzystencji w świecie biznesu, w związku czy w rodzinie. Czasami wydaje się wręcz, że nie ma już odwrotu, że zaszedłeś krętymi drogami za daleko i nie jesteś w stanie już odnaleźć tej właściwej drogi. Ba, nawet nie wiesz już, gdzie straciłeś siebie. Sięgasz po używki, alkohol, nie widzisz już sensu i szansy, by naprawić swój zepsuty świat. Topisz smutek w alkoholu, zmniejszasz w ten sposób poczucie winy i lęk o przyszłość, który nie chce cię opuścić. Kiedy wydaje się, że to już twój koniec, że już nic nie da się zrobić, kiedy poddajesz się biegowi zdarzeń, zawsze pojawia się ktoś, kto staje nad tobą i mówi: to czas na zmianę. Budząc się w hotelowym pokoju, nie wiesz sam, czy to, co słyszałeś, to była jawa czy sen. Zaintrygowany słowami, zasłyszanymi jako ostatnie dnia poprzedniego, sięgasz po telefon i powtarzasz to, co zaczynasz czuć w sercu. Ma pan rację. Czas na zmianę. Od tego momentu zaczynasz rozumieć, że czasem musi się coś zepsuć, by to naprawić. Że trzeba upaść, żeby się podnieść. Uczysz się, że warto sięgnąć po rady i skorzystać z doświadczeń innych. Smoka, z którym nieudolnie walczyłeś, inni już dawno pokonali. Wyważanie otwartych drzwi jest działaniem bez sensu, ale to twoje ego nie pozwalało ci przyznać się przed kimś innym, a przede wszystkim przed samym sobą, że sobie nie radzisz. Warto korzystać i doceniać doświadczenie innych w sprawach biznesowych, jak i prywatnych. Z drugiej strony pięknie jest móc dzielić się swoim doświadczeniem z kimś, kto tego akurat bardzo potrzebuje. Uratować komuś życie bezcennie.